Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj jesteśmy jeden dzień po premierze DJI Mini 3 Pro. Ja postanowiłem nagrać taki odcinek, jako że dzisiaj rano udało mi się kupić tego drona, co nie było takie proste. Ale w każdym razie nie znalazłem odcinków porównawczych z Mini 2, więc postanowiłem nagrać i zebrać te wszystkie cechy, które wyróżniają tego nowego drona na tle Mini 2. Pytanie brzmi, czy warto inwestować tak duże pieniądze jak powyżej 5000 z tym nowym kontrolerem, czy faktycznie wystarczy nam Mini 2. Zobaczycie dzisiaj różnicę, za co płacimy tak dużo, czy faktycznie warto. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie pomocny. Zatem zaczynajmy. Na pierwszy rzut oka widać różnicę, jeżeli chodzi o gabaryty. Rozpiętość cała wraz ze śmigłami trójki to jest około 40 cm, natomiast jeżeli chodzi o dwójeczkę, 33 cm, mniej więcej według moich pomiarów. To jest ta rozpiętość. Tak to wygląda. To jest przepaść, jeżeli chodzi o rozpiętość tutaj ramion wraz ze śmigłami. Wygląda, jakby to był zupełnie inny, duży dron. Jeżeli chodzi o wymiar śmigieł, zwróćcie uwagę, tutaj mamy około 15 cm, czyli naprawdę potężne, a w tym przypadku około 12. Tu widać różnicę. Patrząc na konstrukcję, wcześniej mieliśmy tak rozwiązane ramiona, składanie ramion, że tylne ze skrętem się składały, a przednie na wprost. W tej chwili sytuacja wygląda odmiennie. Przednie składają się ze skrętem, a te ramiona z tyłu składają się na wprost. Tutaj wprowadzono też czujniki nie tylko wizyjne, ale na podczerwień, czyli nowość. Gimbal też ma zupełnie inną ruchomość, znacznie większą w tym przypadku. Tutaj gimbal też miał bardzo mały prześwit, jeżeli chodzi o Mini 2. Tutaj ten prześwit jest dość spory, dlatego że mamy nóżki, które podnoszą nam całego drona i faktycznie odchylają do góry. To, co jest charakterystyczne, jeżeli chodzi o dwójkę, mieliśmy tutaj anteny i te końcówki ramion. Tutaj dron pozbawiony jest, jeżeli chodzi o trójkę, tych wypustek i opiera się faktycznie nie na samych końcówkach ramion, tylko opiera się tutaj na tych nóżkach. Zupełnie inny ma profil trójka. Jest wyższy, dodatkowo ma oczywiście czujniki, ale też kamera jest zamontowana dużo, dużo wyżej w stosunku do Mini 2. Patrząc na włącznik i diody statusu, w tej chwili mamy całość u góry i kolor zielony, natomiast w Mini 2 mieliśmy całość na dole i kolor biały. Czyli w tej chwili jest dużo wygodniej. Wcześniej trzeba było go obracać za każdym razem, czyli włączałem w ten sposób i obracałem go dopiero. To, co jest też bardzo ciekawe, wcześniej mieliśmy lampę statusu tutaj z przodu, taką diodę, która migała nam też w różnych kolorach. Natomiast w tej chwili mamy na ramionach dwie wypustki i tam są diody zamontowane. Trochę inaczej to jest zrobione. Patrząc na możliwości kamery, wcześniej mieliśmy możliwość nagrywania w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę i w 60 klatkach dla niższych rozdzielczości, natomiast w tej chwili mamy możliwość wykonywania ujęć w 4K w 50 czy nawet 60 klatkach na sekundę i jest też możliwość slow motion dla Full HD. To, co jest też ciekawe, to różnica w przysłonach. Wcześniej mieliśmy 2.8, w tej chwili 1.7, czyli ten obiektyw jest bardzo jasny, a dodatkowo mamy bardzo dużą możliwość wychylenia kamery zarówno do góry, jak i w dół, czyli ruchomość tego gimbala jest bardzo duża. Jeżeli chodzi tutaj, mniej więcej to było 20 stopni do góry, w tej chwili 60 stopni do góry. Mamy możliwość nagrywania materiału też HDR, jeżeli chodzi o wideo. Zdjęcia 48-megapikselowe, tutaj jest matryca 1/1/3 cala. Tu wcześniej mieliśmy 1/2/3 cala, dużo mniejszą matrycę. Ta faktycznie jest dość spora. Przy okazji tego epizodu chciałbym też poinformować Cię, że przygotowuję śladem lat poprzednich i poprzednich modeli DJI przewodnik użytkownika DJI Mini 3 Pro. Jest to fantastyczny dron, którego warto wykorzystać, inwestując tak duże pieniądze. I właśnie w tym przewodniku krok po kroku przygotowuję ścieżkę postępowania od aktywacji po pierwsze ćwiczenia, ale także przegląd aplikacji i możliwości tego drona po projekty kreatywne. Ten przewodnik powinien Ci pozwolić na to, żeby w pełni wykorzystać możliwości tego malucha. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Link znajdziesz poniżej w filmie.
Patrząc jeszcze na kamerę, to o czym warto wspomnieć, bitrate jest większy. Tu mieliśmy i tak spory 100 megabitów na sekundę, w tej chwili 150. Jeżeli chodzi o profile kolorystyczne, wiadomo, że kolory mamy skalę kolorów w obu przypadkach 8-bitową, ale mimo wszystko tutaj był tylko kolor normalny, profil normalny. Natomiast w przypadku nowego drona mamy także DisneyLight. Warto wspomnieć o tym, że kamera może pracować też w trybie wertykalnym, czyli pionowym, w całym zakresie. Ja też nie byłem do końca przekonany, zanim nie spróbowałem, ale faktycznie ona pracuje w całym zakresie wychylenia gimbala, także można spokojnie robić zdjęcia też, czy filmy, patrząc w górę, a także patrząc pionowo w dół w trybie wertykalnym. Kamera ma też zoom cyfrowy czterokrotny dla rozdzielczości 4K. Wcześniej mieliśmy w zależności od rozdzielczości dla 4K dwukrotny zoom cyfrowy i później dla 2.7 trzykrotny i dla Full HD czterokrotny. Dużą nowość stanowią czujniki Obstacle Avoidance i mamy je nie tylko przednie, ale też z tyłu. I co ciekawe, wiele osób twierdzi, że te czujniki mogą słabo działać, ale trzeba pamiętać o tym, że on cofa w ten sposób, odchylony jest od pionu, dlatego te czujniki mają tutaj faktycznie światło do działania. A oprócz tego jest tutaj APAS 4.0, to jest super sprawa, dlatego że on ma dynamiczny Active Track, jest w stanie wymijać przeszkody, czy nie zatrzymuje się, ale wymija i lata naprawdę pięknie. Czasami nawet wchodzi na bardzo niski poziom, jeżeli chodzi o mijanie przeszkód. I druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, mamy tutaj inteligentne tryby lotu. Oprócz quickshotów, które są w Mini drugim, także mamy tutaj dostępny Focus Track, są tutaj też hyperlapsy i Master Shots. Całkiem dobrze to wygląda i te możliwości jak na takiego małego drona są rewelacyjne. Bardzo fajną cechą Mini 3 Pro jest nowy kontroler, a mianowicie DJI RC. Ma on wbudowany ekran 5,5 cala. Jest bardzo fajny, a do tego lekki. Dobrze leży w dłoniach, ma inne drążki, takie cieńsze, i one mają gwint żeński. W poprzednim kontrolerze był gwint męski, były zdecydowanie grubsze te drążki. Tutaj lepiej się steruje, zdecydowanie można wyczuć lepiej maszynę i bardziej precyzyjne loty wykonywać. Mamy też dwa pokrętła, pokrętło sterujące gimbalem, a także pokrętło zoomu po prawej stronie i też osobno migawkę i przycisk nagrywania. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, z tyłu są dwa klawisze programowalne, C1 i C2. W starym kontrolerze mieliśmy tylko jeden klawisz funkcyjny i do tego zmianę trybów, także on był bardziej ubogi. Natomiast to, co było ciekawe w starym kontrolerze, można było zastosować zarówno telefon komórkowy, jak i tablet poprzez przejściówkę i nie tylko na Androidzie, ale także na iOSie, czyli urządzenia firmy Apple. No i też jest kolejna sprawa, że ten nowy kontroler niestety on nie ma wbudowanego mikrofonu, czyli jeżeli nagrywamy ekran, nie jesteśmy w stanie równolegle nagrać naszego komentarza, natomiast stosując na przykład iPada, jesteśmy spokojnie w stanie nagrać ekran razem z naszym komentarzem, nawet w niektórych egzemplarzach dopiąć sobie mikrofon krawatowy. Także jest tutaj oczywiście i za i przeciw, ale ten kontroler jest naprawdę fajny. 700 nitów, troszeczkę mniej niż w przypadku RC Pro. Jest to połowę niemal lżejszy od DJI RC Pro, a całkiem funkcjonalny i fajnie, że w tej cenie, faktycznie około 5000 na starcie, mamy ten kontroler. On bardzo ułatwia życie i jest fantastyczny pod kątem funkcjonalnym. Patrząc na akumulatory, tutaj się sporo zmieniło. Przede wszystkim pojemność i rodzaj. Wcześniej mieliśmy w Mini 2 LiPo 2S o pojemności 2250 mAh i energii 17,3 Wh. Jeżeli chodzi o nowy akumulator, 2453 mAh, jest to ogniwo litowo-jonowe i mamy tutaj 18,1 Wh. Co ciekawe,
masa jest mniejsza, 80,5 grama, a wcześniej 86,2 g, także widać, że się trochę zmieniło. To, o czym chciałem jeszcze wspomnieć, będzie dostępna zapewne, nie wiem czy w naszym regionie, ale ogólnie dostępna bateria czy akumulator o większej pojemności, 3850 mAh, waży 121 g i ma energię 28,4 Wh, także sporo większy akumulator, który może umożliwić nam już loty powyżej, o czasie powyżej 40 minut, także naprawdę mocno. Słuchajcie, to są mniej więcej te cechy, które przygotowałem i znalazłem na bazie tych pierwszych dni eksploatacji Mini 3 Pro. Mogę powiedzieć, że Mini 2 jest nadal fantastycznym modelem, nic się nie zmienia. Jak za swoje pieniądze proponuje, oferuje nam genialną wartość. Natomiast Mini 3 Pro wiadomo, że wchodzi już co najmniej o jedną, jak nie o dwie półki wyżej. Jest to dron, który ma bardzo dobre możliwości. Oczywiście też swoje kosztuje, ale jeżeli wiemy, jak wykorzystać te możliwości, to faktycznie jesteśmy w stanie sporo osiągnąć. Pamiętajcie o tym, że przygotowuję warsztat dotyczący użytkowania, eksploatacji i w pełnego wykorzystania tego drona Mini 3 Pro i zapraszam Cię bardzo serdecznie do sprawdzenia. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Dzięki za uwagę na dzisiaj, wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!